Okej, żeby tutaj nie przedłużać, tak jak wspomniałem, zaczniemy sobie od nowego loszku. Nowy loszek, który wystartował dzisiaj o godzinie 16. Już można było kopać kluczyk do niego. Jak widzimy, strefa światła poziom 480, więc no już poprzeczka jest naprawdę wysoko zawieszona. No i mamy 600 w strefie mroku, więc tutaj poprzeczka jest jeszcze bardziej, jeszcze wyżej może zawieszona, aniżeli ta strefa światła. No strefy mroku wam niestety dzisiaj nie zaprezentuję, bo nie mam żadnej postaci, która by miała 600 poziom. Mało tego, nawet jak ktoś ma ten 600 poziom, to podobno poziom jest tak wysoki. O, zobaczcie, już nam kluczyk poleciał, bo tu miałem kopanie odpalone. Poziom jest podobno tak wysoki w tej strefie mroku, że nawet tam właśnie jakieś 600 plus levele mają problem, żeby pokonać pierwszego. Oczywiście strefa mroku daje już po 300 milionów expa od pierwszego do ostatniego, więc tu wam mogę tyle powiedzieć. No a w sumie mogę wam zaprezentować jednego screena, jak się prezentują statystyki w tej strefie mroku. O, tutaj na przykład ziomek 654 level, który ma 340 tysięcy inteligencji i 319 tysięcy wytrzymałości, pokonał trzech pierwszych w tej strefie mroku, z tego co widzę. Także to wam powinno... A nie, przepraszam, dwóch pokonał, trzeciego już nie mógł. Pokażę wam tego pierwszego, żebyście wiedzieli, o czym mówimy w ogóle. Tutaj mam screena ziomeczka. No, także tak to wygląda. To jest w ogóle pierwszy, ja tutaj jeszcze zerknę. Tak, dokładnie, no, Delfino Śmiornica, to jest pierwszy wojownik. No i tak się prezentują statystyki, więc... No, problematyczne. Psianko Zwiadowca, witam cię. Co mogę powiedzieć? Więc, no, chyba uzasadnione jest to, że ta grota potworów jest właśnie nad tą górą Olimp. Ale dobra, no mówię, strefa mroku ciężka i znowu będzie, powiedzmy, jakieś tam... No właśnie, tego życia też dużo, no to prawda. Znowu będzie tam jakaś motywacja dla tych wysokopoziomowych graczy, żeby farmić te statystyki, żeby to sobie kliknąć, więc fajnie. No a mówię, strefa światła od poziomu 480. Sprawdźmy to. Może ja tu w ogóle... Chociaż nie będę na razie dołączał do gildii. Pamiętajcie, że ja na tym wojnie mam tutaj procentów od portalu, premii, więc nie wiem, czy w sumie go dam radę zamknąć na tym levelu. Ale spróbujemy sobie. Pierwszy wojownik, zobaczmy. O Jezu, oni się tu będą bić strasznie długo. Chociaż no dobra, zostawimy na razie, bo to wojownik w sumie. Woj z wojem, to te walki trochę trwają. Niech, powiedzmy, coś się zadzieje, no bo Dażna jest, zabiłem sam. A jakie ty masz statystyki? W sensie tak ogólnie na tym twoim wojowniku. No ale dobra, faktycznie, pierwszy padł bez problemu. 300 milionów expa. No właśnie, to też jest to, co... To, co powinniście wiedzieć, że w sumie i za ten loch, czyli za tą strefę światła, i za ten loch w strefie mroku mamy za każdego przeciwnika po 300 milionów expa, czyli dają nam 3 miliardy, więc jak ubijemy jeden i drugi, to są 4 levele. No i tak jak światło na jakimś 500 pewnie padnie w miarę łatwo, tak mrok nie. Ale dwa levelki wpadną, nie? 90 tysięcy i ubiłeś na ESA, no to masz... W sumie masz lepsze niż ja te statystyki. Ja mam trochę mniej HP niż ty. No plus ty masz gildię milig, nie? No ale dobra, zobaczymy, nie ma co. Następny maguś, zobaczmy. Włochaty pan młody tym razem. Widziałem, że niektóre arty są znowu naprawdę śliczne. To tło jest też ładne. Tak jak mi się na przykład przy tym anime, no ale to było anime, więc chyba rozumiecie sami, o co chodzi. Tak jak mi się to tło przy tym anime i tak dalej nie podobało, tak tutaj naprawdę fajnie to wygląda. Dobra, tu mamy jakiegoś zwiada znowu. Postarali się w sumie. No, o, zobaczcie, ej. I tu już chyba dedek. Pierwszy dedek, niestety. Dobra, pierwszy dedek, to może przyenteruję bardziej. O, siedzi. To był zwiadowca, tak, dokładnie. Ej, a są tu w ogóle nowe klasy? Ktoś już to zrobił w całości? Czy znowu tylko te trzy podstawowe? Jak to wygląda? Nie ma nowych klas? A, czyli że znowu są tylko te trzy podstawowe. Zwiadwo i mag. No to akurat takie średnie. O, ten arcik. Tego widziałem gdzieś tam na Discordzie, mi się przewinął. Ten wygląda zajebiście. I to jest wojownik znowu, no powinniśmy go zrobić. Olbrzym nudysta, 489 level. Ej, czy mi się wydaje, zaraz w sumie zerkniemy,
Ale czy poziom tych przeciwników zaczyna się... No, tu bez problemu w ogóle. Czy poziom tych przeciwników zaczyna się... Tak, od tego poziomu, od którego jest loch. Do odblokowania. Nie wiem, czy zawsze tak było. W sumie to nigdy nie zwracałem uwagi. I potem się zwiększa co 3. Okej. To tak w ramach ciekawostki. Dobra, teraz mamy Magusia. O, to też fajnie wygląda. Człowiek pianka. Ładne są... Nie no, chodzi mi o art, rozumiesz? I znowu przegrana, zobaczcie, to już nie jest takie proste. Wiadomo, że jak ktoś normalnie prowadzi postać, jest w normalnej gildii, ciągle tak było, to nie widziałem, nigdy nie zwróciłem uwagi, szczerze mówiąc. To sobie tu o wiele łatwiej poradzi pewnie z tym lochem. No ale my, jak widzicie, już zaczynamy mieć problemy. Tych krytów mało. Kurde, trzeba przyenterować znowu. Kurde, jak blisko, co jest? O, siedzi. I mamy jakieś buciki, następny level. Zobaczcie, już tymi nowymi lochami wbiliśmy na tym woju ile? Chyba mieliśmy 496? Ale co, albo coś takiego? A już mamy 504. Ale leci. No, coś takiego. Okej, dalej, dalej. Piaskownicowy robak, wojownik, odporność na ogień. No woj, to chyba pójdzie łatwo. Zobaczcie, ma mniej siły od nas, więc... Chociaż HP nawet nie jakoś giga więcej. Jako jeden z niewielu wiedziałem, skąd jest ten nudysta w tym lochu. A, czyli to są też nawiązania z jakichś filmów? Ja myślałem, że to akurat nie ma żadnych nawiązań, że w sensie w tym lochu nie ma akurat żadnych nawiązań, tylko po prostu są jakieś, jacyś losowi przeciwnicy, wymyśleni powiedzmy przez Shakesa. Atak Tytanów, anime. Ja pierdolę. Wszędzie to anime nas prześladuje. Ale dobra, nieważne. Skoro anime, to pomijam ten temat w takim razie. Siódmy to Transformers. A no, bez kitu. Ty, nie zwróciłem uwagi. Największy optymista to co? Do tego Optimusa Prime'a chyba, tak? Dobrze kojarzę, czy głupotę powiedziałem? Trzy głowy smoczy Bóg, zwiadowca. King Kong był nawet, a to nie widziałem. Ej, Jezu, jak tego zwiada łatwo robimy, zobaczcie. Jak tu kryty wchodzą, to w ogóle bez problemu. Dalej. Gigantyczny, wściekły jaszczur. A to do Godzilli chyba, nie? Powiedzcie, że dobrze. Wyjdę na... trochę mądrego. Godzilla, dobra, zgadłem. Ja pierdolę. Oglądałem kiedyś Godzillę, fajna była. Dlatego mi się skojarzyło. W sumie Transformersy też oglądałem. Ja w ogóle nie patrzę na te arty, wiecie? I... bo ja patrzę na czat, coś tego i ten. Ale fakt faktem, że większość nie znam. Większość nie kojarzę tu. Nie, żebym się bronił czy coś takiego. Dobra, i ostatni, 10. Potwór z berlińskiej sceny. Kojarzę, ale nie pamiętam. Dawajcie podpowiedź na czacie szybko, a my go klepiemy, bo to woj. On mi się kojarzy... On mi się kojarzy z tym. Ten co zniszczył... Zniszczył święta, nie? Ten taki mały zielony, ten Grinch chyba on się nazywał? No ale to chyba nie to. Ten Grinch był taki mały. No nieważne, nieważne. O, jakaś brońka w ogóle siadła. Jaka nazwa lochu? Loch się nazywa... dobra, skończyliśmy znowu strefę światła. A, jak my skończymy strefę światła, to przeskakuje tutaj jako zaptaszkowane. Okej, ciekawe. Grota potworów chyba, tak? Tak, dokładnie. Taka nazwa lochu. Czekajcie, jeszcze tylko zerkniemy na szybko na te arty. To mi nic nie mówi totalnie. Ta delfinośmiornica. No to faktycznie ten King Kong, tu macie rację. To mi nic nie mówi. To też mi nic nie mówi. To chyba też nie. Dobra. To jest Monster Truck po prostu? Ale jak, że to złomek? What? No ja też bym powiedział, że to jest Monster Truck po prostu, no ale chyba to nie jest takie łatwe.
Człowiek pianka to do Ghostbusters. O, to grałem w taką gier. Joseph Bratton. Grałem w Ghostbusters, ale nie oglądałem nigdy. Grałem w taką gierkę, pamiętam, jak byłem mały. Dobra, dobra. Ale no ze 3 bym wiedział. Także nie ma tragedii. Dobra, no i co? 505 level dobity. Loszek jak na strefę światła prosty. Więc spoko, darmowy expik, darmowe 2 levele. W sumie to chyba od razu da radę go zamknąć nawet na tym 480, nie? Tak jak od razu można odblokować. Także mówię, darmowe 2 levele. No a na strefę mroku nie dość, że trochę trzeba będzie poczekać, bo od 600, no to jeszcze od razu się jej nie zrobi, więc... Więc... Jest jak jest. No ale właśnie, to był ostatni loch. Mieliśmy ostatnio fajną seryjkę, bo co piątek nowy loszek, co piątek coś się działo, ale niestety na tym zakończymy i myślę, że teraz już loszków przez jakiś czas nie będą dodawać, tak mi się przynajmniej wydaje. No bo skoro dostaliśmy 5 nowych w ciągu ostatnich 5 tygodni, chyba tak? 5 było czy 4? Chyba 5, wydaje mi się, że 5. Czekajcie moment. Raz... 2, 3, tutaj 4 i 5, tak, 5, no. No, także teraz już raczej nowych loszków prędko nie dostaniemy, ale już ich jest tyle, że no jest póki co robić, zwłaszcza dla tych wysokich poziomów ta grota potworów. Od nowa będzie. Ciekaw jestem w ogóle, jakie ma boss statystyki. No ale wydaje mi się, że mocniejsze od góry Olimp, nawet w sumie jestem przekonany. Że mocniejsze. Jak ktoś ma taki wysoki poziom, że doszedł gdzieś daleko, to możecie pisać w komentarzach. Tutaj się zwracam do widzów na YouTubie.